trakcie tej prezentacji pokażę Państwu, jak wystawić fakturę końcową do zaliczki. W tym celu wchodzimy w zakładkę Sprzedaż, zakładkę Nowa faktura, wybieramy fakturę VAT. Jeżeli teraz wybierzemy kontrahenta, który miał już wystawioną zaliczkę, program automatycznie podpowie nam, że taka zaliczka istnieje. Teraz jeśli potwierdzimy, program wyświetli nam listę zaliczek, które były wystawione na danego kontrahenta. Wybieramy taką zaliczkę. Program pyta się, czy podać pozycję ze specyfikacji. Jeśli potwierdzimy, program automatycznie przepisze pozycje, które były na specyfikacji faktury zaliczkowej. Wtedy jedyne, co możemy zrobić, na przykład, to uzupełnić dane bądź zapisać taką fakturę.